nie tak dawno zażartował pan, że super byłoby wygrać 60-30, jest 59-31. No prawie, nic nie mogę być szczęśliwy. Prawie się udało, ale chyba trudno nie być zadowolonym. Jasne, że jesteśmy zadowoleni wszyscy. No, pojechaliśmy dobre spotkanie. Jeszcze, jak widać, w programie rezerwy jeszcze możemy być mocniejsi, ale nie mogę być niezadowolony. Cieszyć musi chyba szczególnie postawa juniorów. Tak. Tam było bardzo duża różnica. Michał Przeżytek, Bartek Kowalski, jak pan oceni ich występ? Czegoś tam brakowało? No jak mogę ocenić? To tylko same superlatywy. Pojechali naprawdę bardzo dobre zawody, nie mieli żadnej ślizgi, także no super. Maciek Janowski 17+1, piąty płatny komplet w jego karierze. Nie ostatni. Nie ostatni. Chyba po sparingach niektórzy za mało w niego wierzyli, a u pana tę wiarę było cały czas widać. Ja po prostu widziałem, co Maciek robi na treningach, na sparingach, ile pracy wkłada w sprzęt, jak dużo testował. Ja nie mogę powiedzieć, że byłem w 100% spokojny o postawy drużyny, natomiast no, wiedziałem, że ciężko pracowali chłopcy na sparingach, na treningach. Wiemy, jaka była pogoda w ostatnich dniach. Ten toj był taki, jaki miał być, bo to, że ta plandeka zalany wodą. Tak, troszeczkę nam pogoda poprzeszkadzała, ale myślę, że wyszło całkiem fajnie i oczywiście no, tor spod plandeki zawsze gdzieś tam jakieś niespodzianki ze sobą niesie, no ale uczyłem się też tego i no chyba nie było źle, były fajne wyścigi. A teraz mając świadomość, że czeka na cały sezon z rzeczą właściwie, długo pan analizuje gdzieś przed meczem, jak to poukładać, bo no, chyba też to dość dobrze dzisiaj wyszło. Wyszło całkiem fajnie, no zobaczymy, no teraz pojedziemy na wyjazd, tam troszeczkę inaczej trzeba będzie to wszystko prawdopodobnie poukładać. Ale póki co, no wolelibyśmy mieć Artioma, nie wiem. On to też wolał. Na pewno. A z Artiom pozdrawiamy cię wszystkich. Nie ma go dzisiaj. Nie ma go dzisiaj, ale wiem, że oglądał spotkanie i był z nami. Ktoś na jego silnikach jechał? Nie. A osoba jako Alewickiego? Jak może mieć duże znaczenie? No zobaczymy. No, oni tak naprawdę dopiero zaczęli współpracę, więc... Muszą się poznać. To jest na pewno Rafał to bardzo doświadczony menadżer, mentor, także na pewno myślę, że same dobre rzeczy może przynieść. Co dzisiaj poszło nie tak? Łatwe pytanie, ale trudne jest. No ciężko powiedzieć. No, staraliśmy się od początku odczytać sytuację, ale generalnie Sparta jest u siebie bardzo, bardzo mocno. I myślę, że jakby zadecydowały też te pierwsze biegi. Dwa razy było tak na początku 5-1. Dla nas w plecy, więc jakby to też trochę pokrzyżowało od samego początku plany. No i później gdzieś ciężko było złapać, żeby mieć tą prędkość. Ja na samej końcówce już było całkiem ok, że mogłem się normalnie z chłopakami ścigać. No ale gdzieś tam jeden błąd i zostałem wyprzedzony, więc no, robiliśmy za nic. U ciebie dwucyfrówka, czy to jest dobra odpowiedź na ten mini kryzys sparingowy? 10 punktów bodajże. 9? Czy też? 10. Mi się wydaje, że 10. 9. No to przepraszam, to 9 punktów. Tak, no niestety 9, na wolałbym 10. Jeszcze nie są. Ja generalnie gdzieś tam przed samym meczem chyba byłem gdzieś tam wskazywany na mocne straty, że już w pewnym momencie myślałem, że tutaj wszyscy mi piszą olimpiadę przed dzisiejszym meczem. Ale no wiadomo, że takie wszyscy mówiliśmy, że sparingi i treningi to jest jakby inny temat. Wiadomo, że dzisiaj do tego, żeby było dobrze, no to jeszcze daleko, no bo wynik mówi sam za siebie. No ale co, no jest to pierwszy mecz. Myślę, że jeden z cięższych w sezonie na dzień dobry na wyjeździe, więc mamy przed sobą cały sezon i będziemy się starać właśnie, żeby już takie powtórki. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Kwestia braku wymiaru dotyczyła wszystkich nas. Bo tam pewną sprawę trudno kogokolwiek wyruszać. Każdy z nas robił błędy i każdy z nas gubił punkty, więc jest to jakby drużynowa walka, więc no, że brakło punktów każdego. Wystarczy się.
5+1. Na pewno cieszę się z tego występu i wiem, że jeszcze wiele błędów popełniłem na torze, jak i trochę poza nim, ale taki wynik myślę, że bym brał w ciemno przed meczem, bo jestem zadowolony. No i co, tyle chyba. Stadion prawie pełny, powiedz, ty odczuwałeś tą przerwę przed wyjazdem do każdego z wyścigu, czy raczej tak koncentrowałeś się głównie na starcie? Starałem się właśnie koncentrować na starcie, ale nie powiem, bo słyszało się i było czuć tam właśnie ten ogień od kibiców i na pewno to też w pewnym sensie motywowało bardzo, bardzo przed taką. Myślę, że w obliczu zawieszenia dla Artioma właśnie twoja rada w zespole pewnie się odczuwać? Na bajki presji? No na pewno nie narzucam sobie presji, ponieważ jeszcze jestem za mało doświadczony, żeby mówić, żebym tam jak zastępował Artioma. No ale w pewnym sensie też się staram jak najbardziej, żeby było lepiej, no i żeby te punkty robić. I na pewno nie jest łatwo, wiadomo, ekstralika i tak dalej, ale staram się, żeby dobrze zrobić. Wiemy, jaka była pogoda w ostatnich dniach w Wrocławiu. Tak, treningi też pewnie były, nie wszystkie się odbyły i nie na takim torze, jaki miał być. To też dla ciebie problem, dla zawodnika, który dopiero tutaj przyszedł i ma mało okrężeń pokonanych. Tak, ale nie powiem, bo jakby przed sezonem, przed tym meczem wiele żeśmy tutaj objechali też kółek i myślę, że te takie kilka dni przed tymi właśnie zawodami to nie był jakiś dla nas taki wielki problem, że nie wszystkie te treningi się odbyły, ponieważ sporo tutaj już pojeździliśmy, ale wiadomo, cały czas jeździć i muszę jako nowy zawodnik poznawać tutaj cały czas ten tor, te kąty, te ścieżki, także.